I'm sick of fighting. Walka z bossami to nieodłączny element gier wideo. Można ich podzielić na wiele kategorii, począwszy od łatwych i cukierkowych, a kończąc na tych, którzy budzą prawdziwy strach. I to nie dlatego, że bardzo trudno ich pokonać, ale są niczym wyjęte żywcem z koszmaru, a ich wygląd oraz dźwięki przyprawiają o ciarki. W grach fantasy przybierają najczęściej formę wszelakich kreatur. Jesteśmy jednak do nich przyzwyczajeni, więc nie budzą w nas większych emocji. Trzeba się postarać naprawdę, by gracz został wybity ze swojej strefy komfortu, jaką jest jego dom. Potwory, które zamieściłem w tym filmie, najprawdopodobniej dalej tkwią w pamięci tych, którym przyszło się z nimi spotkać. Moi wybrańcy zostali wyłowieni wyłącznie z horrorów, ale to nie było moje sztywne założenie. Nawet bardziej przyjazne produkcje miewają przerażających bossów. Należy pamiętać, że na walkę z bossem składają się również takie elementy gameplaya, jak uciekanie czy chowanie się, a nie tylko bezpośrednia konfrontacja. W tym filmie zobaczysz 9 najbardziej przerażających bossów ze wszystkich gier wideo, jakie dotąd powstały. Mimo że remake Dead Space jest już dostępny, to nie można zapominać o oryginale. Sposób, w jaki zostały zaprojektowane potwory w tej serii, jest jednym z najstraszniejszych. Pośród bardzo strasznej natury nekromorfów, Hunter jest nad wyraz przejmujący. Można mu odcinać kończyny bez końca, a ten ciągle będzie się regenerować. Zamrożenie go daje tylko chwilę wytchnienia. Żeby go pozbyć się na amen, należy go kompletnie anihilować za pomocą czegoś więcej niż broni. Ten potwór bez cienia wątpliwości budzi najwięcej obrzydzenia i grozy w pierwszej części przygód Izaaka. Wielu fanów serii Resident Evil powie ci, że to właśnie 7 jest najstraszniejsza, w której to trzeba czoła stawić rodzinie Baker, piekielnie odklejonym psychopatom. W grze jest okazja, by zapoznać się lepiej z Margaritą oraz jej ogromnymi muchami, ale dopiero gdy przychodzi się z nią zmierzyć w starym domu, można zobaczyć jej prawdziwe oblicze. Zamiast wyglądu przekwitającej uroczej starszej kobiety widzimy, jak Margarita przemienia się w pół człowieka, pół robaka, co cechowało się nienaturalnie długimi rękami i nogami. Dostała też nowe umiejętności, jak chodzenie po ścianach i sufitach, by uciec, a następnie wykonać atak zaskoczenia. W tej postaci również przywołuje swoją muszą armię i to jest właśnie idealna okazja, by zadać jej obrażenia. Ale należy być ostrożnym, ponieważ nie jest ona łatwym przeciwnikiem. Gonna get ya. Hey, you scamper your way out of that.
Little Nightmares to niesamowita platformówka, która najprawdopodobniej została zainspirowana filmami Tima Burtona. Klimat, jaki ta gra tworzy, jest mocno niepokojący i udało się tego dokonać bez krwi oraz agresji. Mimo tego napotkani przeciwnicy budzą duży strach. Wiesz, co mam na myśli, jeśli spotkałeś się z woźnym na samym początku gry. Ten jegomość jest niewidomy, jednak to w niczym mu nie ujmuje, ponieważ najmniejszy dźwięk naprowadza jego długaśne ręce na postać gracza, a jeśli cię złapie, co ma miejsce kilka razy w ciągu poziomu, to przegrywasz. W odróżnieniu od innych bossów na tej liście, walka z piramidogłowym jest wyzwaniem. Przy pierwszym spotkaniu nie trzeba użyć choćby jednego pocisku, wystarczy jedynie go unikać, a on ostatecznie sobie pójdzie. Jego słabością jest prędkość, którą się porusza, jednak nadrabia żółwie tempo nad ludzką siłą, dzięki której potrafi zabić jednym atakiem. Pyramid Head od dwóch dekad jest ikoną serii Silent Hill i przez cały ten czas żaden inny deweloper nie wykorzystał jego wizerunku ani na nim nie bazował. Można więc założyć, że ta wyjątkowa postać budzi spory szacunek. Pojedynek z nim odbywa się w dołującej scenerii alternatywnej rzeczywistości miasteczka, któremu towarzyszy odgłos syreny alarmowej, co w rezultacie daje niepowtarzalny efekt napięcia. Laura z całą pewnością wie, jak zrobić dobre wejście. Gdy się ją napotyka pierwszy raz w niedocenionym The Evil Within, pojawia się ona nagle z kałuży krwi, krzycząc przy tym niemiłosiernie. Sam jej wygląd mrozi krew w żyłach, jest czymś w rodzaju połączenia pająka oraz duchów z filmowej klątwy. W walce jest godnym szacunku przeciwnikiem, potrafi opętywać martwe ciała, z których później wychodzi. W swoim repertuarze ma również teleport. Najbardziej podatna jest na ogień. Warto wspomnieć, że jeśli otrzyma obrażenia, to wypryska z niej krew. Laura jest niesamowita i warto zagrać w tą grę tylko po to, by się z nią zmierzyć. To potwór, którego jeszcze nie znałeś, prawdziwa gratka dla fanów gatunku. Mr. X z Resident Evil 2 jest creepem przebijającym nawet Laurę. Jeśli grasz Leonem, zobaczysz, jak przebija się przez ściany, a jako Claire podniesie helikopter. Nieważne, co gracz zrobi, będzie on ciągle za nim podążać. Strzelanie do niego tylko chwilowo go zamroczy, po czym wznowi swoje poszukiwania do momentu, aż cię znajdzie. Jego twarz jest bez emocji, niczym zimny głaz i pozostaje niewzruszona aż do samego końca.
praktycznie przez cały czas Leon jest narażony na niebezpieczeństwo ze strony tyranta, co utrzymuje w graczu napięcie. Na wyższym poziomie trudności jest praktycznie niemożliwym, by się z nim mierzyć. Na całe szczęście Leon może się go pozbyć na koniec podróży. My beautiful Obscura. Restart sequence. You gotta be kidding me. Sequence will complete in. Nie wiadomo do końca, czym Obscura jest. To biomechaniczne coś stworzone co najmniej z dwóch martwych ciał, a zamiast głowy ma starodawny aparat fotograficzny. Postrzelona przez Sebastiana wydobywa z siebie feministyczne odgłosy, przyprawiające gracza o dyskomfort. Just have to hold it off until the emitter starts. 80 seconds. Sposób, w jaki Obscura się porusza, ściska mocno poślady. Zbudowana z ludzkich części ciała, porusza się bardziej jak insekt. Swoje odnogi zgina w nienaturalnym kącie, w dodatku bardzo szybko skacze po ścianach i suficie. Przypomina trochę osobę opętaną przez demona z filmów o egzorcystach. W The Evil Within 2 natrafia się na nią dwa razy. Można jej w ogóle nie zabijać, dostając dzięki temu niezłą nagrodę. Resident Evil 8 został bardziej napełniony akcją niż wcześniejsza część, jest też groteskowy. Jednak jedna rzecz sprawia, że czuć chłód na plecach. Mowa oczywiście o Bobasie. Później w grze czoła trzeba stawić nowej odmianie wampirów oraz wilkołaków, ale nie robią takiego wrażenia jak Donna i jej złowieszcze lalki z domu Benevento. Atmosfera staje się wtedy wręcz martwa w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Zaraz po zejściu do piwnicy można usłyszeć płacz dziecka, a Ethan wydaje się wręcz oszalały na punkcie odnalezienia swojej córki i cała sytuacja już odciska na nim piętno. W tym właśnie momencie pojawia się olbrzymie dziecko wyglądem przypominające bardziej robaka. Ta kreatura została chyba wyciągnięta z jakiegoś pokręconego anime. W każdym razie nie wolno z Bobasem walczyć, a jeśli dasz się złapać, to umierasz. Uciekanie i chowanie się ma jedynie sens. Jednak wynaturzony potwór będzie poszukiwać swojej ofiary, a echo jego płaczu odbija się od creepy ścian korytarzy przez cały czas. Jeśli potrafisz przejść ten etap bez cienia strachu, to już nic cię nie ruszy. PT zakończyło swoją karierę na zwiastunie, a szkoda, bo gra zdążyła nakręcić niezły hype wśród wszystkich fanów Silent Hill. Zadaniem gracza miało być pokonanie pewnej ilości lokacji, by odkryć, co się w ogóle dzieje. Podczas tego miało się doświadczyć niesamowitych paranormalnych wydarzeń. Lisa nie do końca miała być bossem, a główną antagonistką PT i niezaprzeczalnie ryjącym beret straszakiem. Jej pojawienie miały zwiastować głosy kroków za pleców gracza. Model tej postaci przekracza pojęcie niepokoju. Jest ona nienaturalnie blada, a na dodatek telepocze się, jakby miotał nią sam szatan. Dodam teraz, że tytuł był dedykowany pod gogle VR. Jeśli graliście kiedykolwiek dzięki tym wirtualnym okularom i zbierzecie to wszystko do kupy, to zgodzicie się ze mną, że można byłoby zejść przy tej grze na zawał.
Mam nadzieję, że spodobało Ci się moje zestawienie. Utworzyłem je tylko i wyłącznie na podstawie gier, które ukończyłem. Jestem świadom, że na liście swoje miejsce powinni mieć jeszcze inni. Dlatego nie wykluczam, że w przyszłości zrobię jeszcze film w tym temacie. Kanał You Evil jest w pełni poświęcony growym horrorom, więc jeśli lubisz grać i się bać, to zostaw suba. Zapraszam również do innych filmów na moim kanale. Znajdziesz tutaj retrospekcje, inne zestawienia czy gameplaye z innych horrorów. Z mojej strony to wszystko, cześć, trzymaj się, hej!